Dzisiaj w bibliotece odbywa się Dzień Strażaka we współpracy z 8. Pożarniczą Drużyną Harcerską Widmo imienia Kamyka. Można znaleźć u nas zajęcia dla dzieci, gdzie będzie rozmowa ze strażakami, fotobudka strażacka, pokazy pożarnicze, pokazy z pierwszej pomocy oraz kiermasz ciast. Dzisiaj są stricte pokazy, jest uczenie węzłów, jest kiermasz ciast zorganizowany na cele statutowe drużyny. Jest oczywiście pierwsza pomoc organizowana przez grupę ratownictwa medycznego ze straży, z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szanowie. Oczywiście jest auto ciężkie, Scania, jest oczywiście ich również karetka. Nie na co dzień się widzi takie wozy, bo te wozy tak naprawdę wyjeżdżają, jak ktoś mówi, od święta, tylko wtedy, kiedy jest nagły przypadek, więc też jest taka możliwość zobaczyć ten wóz od środka, jak to wygląda, jakie jest wyposażenie wozu. Przyjęliśmy zaproszenie drużyny harcerskiej, która współdziała z nami już od wielu lat, na takie wydarzenie w formie pikniku, by strażacy mogli pokazać przy harcerzach swoje działania, swoją codzienną pracę. Przyjechaliśmy dwoma zastępami, zastępem właśnie gaśniczym i z zespołem medycznym, który pokazuje tutaj wszystkim uczestnikom dzisiaj zasady pierwszej pomocy. Również z racji dużego zainteresowania przeprowadziliśmy pokaz typowo pożarowy z wejściem do budynku, z ewakuacją osoby poszkodowanej i przekazaniem jej zastępowi ratownictwa medycznego. Pokazujemy sprzęt, to jest już druga część tego pobytu. Wcześniej była prelekcja filmu dla dzieci wewnątrz właśnie czytelni biblioteki i pytania do nas z opisem sprzętu, ekwipunku osobistego strażaka z pytaniami też, które dzieci miały okazję i chciały nam zadać. Dzisiaj ze strony harcerskiej będzie można zobaczyć na pewno węzły. Jesteśmy drużyną pożarniczą stricte, gdzie będzie można zobaczyć węzły strażackie. Na pewno będzie rozwijanie też węży, przyłączanie do prądownic. Na pewno będą też śpiewanki, będą pląsy. Tutaj chcemy pokazać jakąś część zalążek, no bo wiadomo, że to jest taka zachęta i taki pokaz tego, co robimy na bieżąco. Trudno byłoby nam tutaj przez te kilka godzin pokazać wszystko, co się dzieje w naszych szeregach przez cały rok, ale takie zalążki, zaciekawienie, co się dzieje, co robimy ciekawego, jak pokazujemy młodym ludziom, co możemy fajnego robić po prostu w naszych szeregach. Zajęcia są skierowane dla dzieci w wieku 6-10 lat i dla dzieci powyżej 10 roku życia. Zajęcia są tak naprawdę też dla wszystkich, dla rodzin, którzy są wielbicielami harcerstwa, mogą przyjść, zobaczyć, zapisać swoje dzieci do drużyny harcerskiej i do gromady zuchowej. Taka akcja jak dziś, promowanie harcerstwa, no to jest bardzo dobra sprawa, bo na takich akcjach możemy się pokazać, tak, że my jednak jesteśmy w tym Szanowie, że jednak działamy, że te drużyny funkcjonują, bo jest to fajna zajawka, moim zdaniem, dla dzieci, dla młodzieży, na tych czasach takie oderwanie się od komputera, od telewizora, od smartfonu. Pomału się odbudowujemy, powstają nowe drużyny w Szanowie i w okolicy, więc liczę na to, że uda się nam, może nie do Stanów sprzed 30 lat, ale że nas będzie nas coraz więcej po prostu, także zachęcamy serdecznie do dołączenia w nasze szeregi. Na rękawie zagości kilka nowych sprawności.